Panie, czemu się panu chce wtedy, kiedy mnie się chce? Panie! Cześć pasjonaci, z tej strony Przemo Pasjonat. Witam was na urbexowej wycieczce. W dzisiejszym odcinku zabiorę was do opuszczonej szkoły podstawowej i to będzie druga opuszczona szkoła na tym kanale. Także lecimy. Artefakt był zachowany. Klawiaturka. Patrzcie. Tu jest 3 i 2 zera, to czyli tyle ma być subskrypcji. O, grabie. Kurde, trochę jest. Jeszcze jak widać, trochę się rzeczy zachowało jak na samym wstępie, na samym wejściu. Kurnie jest smród takiej spalenizny. Paliło się tu. No. O kurde. O kurcze. Właśnie, chciałem powiedzieć, że w tej szkole również byli wyluzowani TV. Także na zakończenie tego odcinka mojego pojawi się na karcie końcowej link do ich filmu. I przede wszystkim też zostawcie suba i pozdrowienia z mojego kanału. Dyplomy. Kurde, jaki dosyć specyficzny smród. A tu trochę pozostałości po kościotrupie i to akurat są żebra, a tu kawałek miednicy. Filmeczka się zachowała. Ten smród jest taki nie do opisania, taki dosyć specyficzny. Ale w niektórych kamienicach, nawet w Lublinie czy tej... O kurde, tego nie było, jak żeście byli. No raczej nie. O kurde. O, a tam na strychu szkolny. Płatki są. A, no faktycznie. O, człowieczki no. Zgromadzone. O, ale zobacz ile tych w ogóle opakowań. Od czego? Żarówek? Co to jest? No zobaczmy. A nie. Po co? To są do okien chyba jakieś te. Tak, chyba do okien. Są tym świeże, takie nowe. Zaufaj dziecku. Popatrz na nie. Nie tylko wzrokiem, ale sercem. Że to był pokój nauczycieli albo gabinet dyrektora tej szkoły. No albo jakiś pedagog. Albo pedagog, albo pani psycholog.
dokładnej daty opuszczenia tej szkoły niestety tutaj nie wiem. Jak to zazwyczaj jest podczas urbexów, że nie zna się dokładnej zawsze informacji, bo zawsze jest mało. Ale dowiedziałem się jednej rzeczy, że jak ta szkoła została opuszczona, to tu ta szkoła miała być przejęta właśnie, miała być tutaj właśnie gminny ośrodek kultury oraz ewentualnie miał być tu ośrodek rehabilitacji, coś związane właśnie jakby z medycyną. Ogólnie tematyka medycyny miała tutaj by się tu znajdować. Do obwodowej komisji wyborczej? Jakieś wybory, czy nie? Do obwodowej komisji wyborczej. A, tutaj wybory się pewnie odbywały. No bo w niektórych szkołach jest zazwyczaj. Jak oglądałem wasz odcinek, to chyba takich rzeczy nie było. No zdecydowanie. Takich spadnów z takich spadnów nie było. O. Że jest to... Takie stare. No. O kurde. Roślinka. Doniczkowa. Uo. Już niestety nie odrobił. Już kaput. To też lepiej uważać. Ale to się nie wiem. O, wesoła szkoła w ogóle. O, patrz, jeszcze ten, jeszcze delicja za czasów, jak był Wedel, ten. No bo teraz Wedel już nie ma delicji, jakby jest inna firma. A tak. To jest się tam mocno. Tu chyba tablica była, to nie? Był jakiś tak. Tak. O kurde. Ale to jest dolino. O! Moja ulubiona bajeczka. O! Sąsiady. O, i kasety jeszcze zachowane. Co to jest? O! Akademia Pana Kleksa. O, disco 2005. O, te karteczki z biblioteki. Który oś... 85. Bibułka, wszystko jest. Bezpieczeństwo dziecka. Kurde. To jest pamiątka. Jest ogólnie sentyment od dziecka. Wygodny i bezpieczny gaz, ale o to chodzi, że po prostu jeszcze ja w domu, w piwnicy mam właśnie takie kasety. Postawiłem sobie na pamiątkę, to gdzieś to wyrzucać, jednak to jest pamiątka. O Jezus, ja taką książkę w domu posiadam, w piwnicy, na jagody. Pójdziemy na jagody, na czarne jagody. Kurde, ile tu książek jest. Jezu, encyklopedia. Karol Papież, który pozostał człowiekiem. Kurde. Aż się w głowie nie mieści. Ale obstawiam, że ta szkoła musiała być opuszczona w latach 2000, bo to kalendarz jest z 2007 roku. O! Ktoś sobie zaznaczył, że pewnie piknik. O. Brzydkie kaczątko. Firanki zachowały zasłonki, ale widać, że kaloryfery pozaskradane. Nie ma co ryzykować i tam iść. Można nie dość, że nadziać się na jakiś gwóźdź, to... No nie ma sensu. Ja się nie dziwię.
dlaczego tak się wszystko pozawalało, jak to tylko z drewna jest. Jeszcze patrzeć, kwestia czasu, jak ten dach runie. Jakieś segregatory? Nie pokazuj tego, bo tu nie każdy jest. O, sprawdzam, rozpoczął się o godzinie 9.10, skończył o 10.50. A dalej mi się nie chce czytać. Kolejna papierologia. O, dzięki. To jest dzięki biblioteki szkolnej. Tak, ta szkoła musiała być opuszczona w 2000 latach. 7, 4, bo też i 4. 2004 jest. Albo w 2004, albo w 2005 jest ta szkoła opuszczona. O, jeszcze komputery. Kawałek ksera został, myszka tam leży. Jeszcze te kulkowe chyba, to nie? Co? Kulkowe jeszcze chyba. No. I uschnięta roślinka. Tylko po tym trupie nie mogę rozróżnić, co to musiała być za roślina. O, mucha. Panie Fertku, bo tu se mucha lata. Panie, czemu się panu chce wtedy, kiedy mnie się chce? Panie! Tradycyjnie zawsze. Zaraz. Nie, kibelek, proszę za bardzo. Przepraszam bardzo. O, tu były szkolne toalety. A jak? Nie mogę, zawsze kible muszą być na urbeksie. O, to właśnie było WC dla personelu. WC po prostu. To te... WC. Tu też WC. Aha, WC przy szkole. A to też i przy szkole musiało być. Ty. Jakieś autografy. Ja pierdolę. Co to? Nie wiem, co to w środku jest. Jakieś nasiona. Smak dzieciństwa mi się przypomina. A no tak, no. Były kiedyś takie te. Były kiedyś takie te napoje owocowe w takich buteleczkach. Misio Bodo. Guma do rzucia. Też jakaś toaleta była. Trochę prywatności, może ktoś tam... O, przepraszam. Ale nie, ale trzeba pokazać, będą wyświetlenia. Tylko niech pani tam wświetla pewno. O, tak oto wygląda. To pewnie był gabinet tej pielęgniarki szkolnej. Ale malutkie. No. Bardzo. O, jakieś
Kamień szlachetny, węgiel kamienny. No. A, pamiętam to. To najbardziej mi tak do głowy weszło właśnie ten, te smerfy i te żyrandole właśnie. Pamiętam to. Mój pradziadek o smerfach mówił. Co za smery jedne. A tu psinka i śmisio. Coś mi się zdaje, że ta sala to musiała być jakby taka świetlica szkolna. O! Studnia! Na górze. No. Bruslak. Co? Ktoś... Nie pokazuj lepiej tego. O kurwa. Jezu, ale jakiś stary, taki już dawno to musiał zobaczyć, jaki to... Nie zasmierdzi. Już nawet nie śmierdzi. No. Co, pokaż ty tu. A, jakieś pakierki, dokumentki. Żaba. A, pamiętam, dobrze, chyba żaba, no. Było to coś. No. O, kot w butach. O. Strasz ogniowy. O, patrz, tu sobie takie gniazdo zrobiłem. A no, faktycznie. No. A to jest koronka? Nie. Ty, a to była ta kuchnia. A no, kuchnia. Kurde. Jesteś zatrudniony, że tu wchodzisz? No. A co to jest? Co to jest? Co to jest? Jest pajęczyna? Nie mam anarchofobii, ale kurwa, takie rzeczy denerwują. O, żubr. Lokówka. O, lokówka. I żuber. Nasi tu byli. I tu jest przedstawiony snerw łasuch. Ma nie kuchenka, czyli się trochę rzeczy jednak zachowało. O. Cymbałeczki. Co jest? Oj. Ups. No nie. Jak to Damian ostatnio na Norbeck się taki grał. Nie, pajęczyny są. Co to? O, kto to? Pasjonat idali z wylubowanych TV. A tu lodówka. A tu filaneczki zachowane. Tu solniczka. Znaczy akurat tu majeranek się zajmował. Harlamaś. Halo?
chcesz pozdrowić swoich widzów, bo akurat jesteś, wystąpi twój głos w telefonie na moim odcinku urbexowym. No to pozdrawiam swoich widzów siłowni, proszę. Dobrze, także ja ci nie przeszkadzam, ćwicz sobie, a ja dalej nagrywam. Dobra, na razie. A tu była stołówka. Tutaj dzieci wcinały. Kolejne. Ale nie rozumiem tego. Na pewno wiele pań, które tu pracowały, pewnie lubiały rośliny domowe. To czemu sobie nie zabrały tego? Ja bym zabrał. To pewnie Kraków. Ty! Patrz, LGBT już wtedy było. Wow! O! Bryła. Ja się zawsze zmęczyłem z tym, żeby ten papierowy zrobić. Na ocenę. To jest... Nie wiem, co to jest. Pała! To! Przemek Pała! Nie zdajesz. Nie wiem, co to jest. Szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłem matematyki. Kolejne toalety. A no tak, jest ta pani. Ale ty wiesz. Kibel to kibel. Ale dobra, ten to bardzo. Jak jest kran widzę, to mi się przypomina fragment, jak rozpętałem drugą wojnę światową, jak ten właśnie szeregowy Franciszek do nas przeszedł na te łazienki niemieckie i on takie o, on wtedy tak właśnie odgrywał taką rolę. A tak swoją drogą tą szkołę mógłbym przejąć i założyć szkołę pasjonatów. Uczyłbym wędkarstwa, ogrodnictwa, akwarystyki, a ja bym był dyrektorem. A wylosowani by byli nauczycielami WF-u. WF-u i Rubeksu. A Fornal by był nauczycielem na gastronomii jakiejś tam. A gastronomii, no, pasji gastronomii. O tutaj te właśnie też randole dosyć mi się kojarzą właśnie ze żłobkiem. Jeszcze z czasów żłobka pamiętam takie randole. A to chyba tak z mojej strony. Bardzo mi przypomina to. Ja wolę Poznana. O kurczę. Ej, ale to musiało być niedawno, zobacz. Bo akurat widać na świeżą butelkę perły. Tak. Lecz.
takie zaplecze mi się kojarzy jeszcze z czasów gimnazjum. Jakaś dziura? Co to jest? Nie znam się, no nie. Sobie to idealnie. I kolejny to wysiądzać. Ten, kto kocha czytać, teraz go serce boli. Mapa taka. O! Taśma. Chyba to nie jest od projektora, tylko od... Oj, od tego co to... Nagrania odtwarzało. Zapomniałem, jak to się nazywa. O! Slajdziki. To jest pytanie, że to była sala chemiczna. Bo to taki typowy zlew, żeby tu przeprowadzać wszystkie te czynności chemiczne i inne doświadczenia. A ja wam coś pokażę w sumie. Bo dla porównania, patrzcie, tutaj mamy post i zobaczcie, to pytanie błądzi. No, tutaj była tablica, nie ma jej. I tak samo takie zdjęcie i to chyba było tutaj, chyba, o, i cymbałki i chyba tu był telewizor na tym właśnie, zobacz sobie, no widzę, no. Posadził dziadek drzew w ogrodzie. A dalej nie pamiętam. Ty, patrz jakie stylowe okularki. Co jest? Ty, okulary. Ktoś musiał niedawno. A weź załóż. Porąbało cię tu takie obsrane, osyfione, porysowane. Zgodowa książka. Wybór wierszy okolicznościowy dla klas 1-3. No, właśnie. Na górę. Tu masz. Właśnie na górę. Zamknięty tam jest. A to chyba jest... Basi Brzuch. Basi Brzuch jest głodny. Basi Brzuch by se zjadł kebaba. No to teraz co? Przenosimy się do piwnicy. No to jesteśmy już przy wejściu do piwnicy. Tylko straszny tu smród jest trochę. Tu się zachowały ławeczki szkolne i saneczki. Tylko pytanie, gdzie te dzieci zjeżdżały, jak tu w okolicy żadnej górki nie ma? Ty, to też chyba były sale gminy, te sale, gdzie się uszyło dzieci. A tu była jedna sal gimnastycznych. No. Ty. Ale... Nie, bo nie przypominam sobie, czy na pewno było... Był ten kozioł, co nie? Przecież na pewno to w tym miejscu by nie było. To się trochę ginie, trochę się boję. Ale niskie jest to, wiesz. Jak to było?
Dobra. Jezu. Czułem pasjonat idiota. W końcu się przyznałeś. No wiesz, trzeba być pozytywnie pierdolnięty. O, kregle. Rzut kulą. Wiesz, urwek z humorem. No. A szkoda, że piłki nie mamy, bo w sumie to można by nawet fajnie zagrać w koszykówkę. O, jaki fajny pająk. Trup. Pamiętam się. O, wisiało. Pamiętam, jak się flagę robiło. Trochę mnie łapy bolą od tego. Od tego upadku. A to jest ten amerykański. Ten. Zapomniałem, jak się to nazywa. Wembley? O kurde. Patrzcie się, to było. Ja pierdziałem tam duży pająk. Gdzie? Tak, od morza. Aha. No. Brawo. A tu widzisz na tej. A tu się zachował kawałek. Znaczy stół do ping-ponga złożony. Jesteśmy już na zewnątrz, teraz idziemy obadać ten budynek gospodarczy. Ano, obadaliśmy, że hej. To tylko aby same śmiecie są. A tutaj, o, narta się zachowała. To na zwyczajnym świecie toalety były. I tyle. Po prostu jak dzieci WF miały na dworze, to po prostu, żeby nie latały do szkoły, tylko po prostu tu. O, jakaś śmieszna piłeczka. O, idziemy jeszcze obadać jeden miejscówkę. O, jaka gaśnica.
tu takie składowisko. To pewnie miejsce konserwatorów było. No tak, miejsce konserwatorów, bo tutaj są różne takie śrubki, nie śrubki, takie drzwiczki, nie drzwiczki. O. A to wychodzi, że to kotłowne. No tak, kotłowne, piec. Ale tu było miejsce na węgiel, na to wychodzi. Tak mi się zdaje. No i tam już nie wiem. I to byłoby tyle na tą urbexową wycieczkę. Dzisiejszy urbex taki z humorem, bardzo śmieszny, na wesoło było. Coś zawsze innego na moim kanale. Także podsumowując tą całą wycieczkę po opuszczonej szkole podstawowej, ogólnie oprócz szkoły podstawowej było tam jeszcze oddział przedszkolny, gminny ośrodek kultury oraz była nie dość, że biblioteka szkolna, i to i biblioteka publiczna. Mieszkańcy też mogli korzystać z tej biblioteki. Także jak się wam odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia na następnej urbexowej wycieczce. Cześć! Сейчас обочаюсь.